Cześć, jestem Zuza i biorę udział w mam talent, opowiem wam niezwykłą historię. Moja historia będzie o trzech dziewczynkach i jednej wojnie. Trzy dziewczynki, o których będę opowiadała, to Asinia, moja prababcia Ani i Anne Frank. Asinia to mała Joanna Papieżyńska, znająca książki Asinii. W 1945 roku Asinia miała 6,5 lat. Anne Frank już nie żyła i moja prababcia miała 16 lat. Asinia nie wszystko pamięta, tak samo jak moja prababcia. Została rozdzielona od rodziny i rodzeństwo spotkała u babci w Aninie w 1944 roku, po powstaniu warszawskim. Gdy były naloty, rodzina Asiuni chowała się w piwnicy u sąsiadów, ponieważ ich dom był tylko z drewna. Pewnego dnia przyszli żołnierze i powiedzieli: raz, raz, schnell, schnell, co oznaczało, że każdy natychmiast ma opuścić swój dom i iść z nimi. Babcia miała coś z nogą, a jeden z starszych bratów Asini niósł małego brata. Gdy rodzina została w tyle, babcia powiedziała żołnierzowi, że jest już taka stara, ile tutaj małe dzieci. I żołnierz machnął ręką i ich zostawił w głowie. Rodzina wróciła znowu do domów Aninie, które były już rozwalone. Zniszczone. W zimie brakowało ubrań i chłopcy pracowali, mieli choroby. Mówiono, że Rosjanie przyjdą i wojna się za niedługo kończy. Rodzina wyruszyła ciężarówką do stoczka, gdzie był dom sierot i taka pani, którą każdy nazywał ciocią. Gdy już nie mogli jechać ciężarówką, pojechali wozem. Musieli biec za wozem, ponieważ by zamarznieli, jeśli by nic nie zrobili. W stoczku po wojnie Asinia znowu dotarł tata i mama. To jest moja prababcia, nazywa się Anna, ale gdy mówiła o sobie o wojnie, mówiła Ani. Jest babcia mojego taty. Przygotowałam pytania, trzy grupy. Pierwsza grupa była ogólna. Jak ile lat miała, gdy zaczęła się wojna i czy mogła spotykać się z koleżankami. Drugi typ pytań był o wyruszeniu do Ambergu, o którym już wcześniej słyszałam. Były to pytania, kto podjął decyzję, żeby wyruszyć i co jedli i co zabrali ze sobą. A trzeci typ pytań był o koniec wojny. Były to pytania, jak czy uwierzyłaś w koniec wojny, czy uwierzyłam w koniec wojny i co z tym dalej. Lato 1939 w Mnichusie. Mnichus to była mała wieś po stronie niemieckiej, blisko granicy z Polską. Nazywała się Münchhausen. Moja prababcia miała w tym lecie bardzo ładny ogród, aż ktoś przyszedł. Kto chce przeczytać? Armaty, wojsko, karabiny,
żołnierze, dwa, kuchnia polowa, namioty, to wszystko. W tym okolu mojej babci przyszło niemieckie wojsko i czekało na rozkaz, żeby zaatakować Warszawę. W momencie wojna przyszła dość spokojnie. Wyruszyła w głąb Niemiec. Tutaj jest ilustracja z Asini, którą narysował Maciej Szymanowicz. Asinia też wyruszyła w tą samą porę na saniach, a moja prababcia na wozu do Holinastu. Tutaj jest boczna ulica, ponieważ na ulicy głównie było zwierzęta i wojsko. Tutaj jest wóz prawinasty i dzieci pana, który prowadził wóz. I za wozem jechał tata, a prababci na rowerze. Prababcia po drodze widziała zamarznięci ludzie, osypane walizki i przewrócone auto. Co mojej prababci bardzo utkwiło w głowie, to było małe zamarznięte dziecko koło przewróconym wózku dla dzieci. Moja prababcia chciała dojść do Krzycka, jeszcze niemieckiego miasta. Jeszcze moja prababcia już nie wie, ile musieli chodzić, ale wie, że w jednej nocy, w której przenocowali w szkole. Tam były też inne uciekinierzy. Wojsko to wiedziało i chciało zbombardować tą szkołę. Nie trafiło szkoły, tylko dom, przypadkowy dom z babcią i dziusiem. Moja prababcia to wszystko widziała. Asinia też przeżyła naloty i bombardowania, tak samo jak Anne Frank w swoim schowku. Tutaj jest nowoczesna mapa. Moja babcia z Nicy doszła do Kłodzka i wzięła tam pociąg niemieckiego Czerwonego Krzyża i pojechała pociągiem przez Pragę do Bamberg i dostała się do Amberg. W pociągu był tłok i bardzo dużo ludzi w nim było. Nie wszyscy, którzy chcieli wejść do pociągu, mogli wejść albo dostały się do pociągu. W Pradze dzieci dostały bóg i mleko. Już w Ambergu prababcia poznała koleżankę Hildę. Z nią odbyła głupstwa, ale też musiała pracować jako kucharka. Hilda mi przypomina Kitty, wymyśloną koleżankę Anne Frank, do której Anne Frank pisała liściki, tak zwane dzienniki. O Anne już nie będę wiele opowiadała, ponieważ o tym będzie opowiadała Nina. Kto przeczyta ten początek listu? Maja? Niedziela 27.1942. Kochana Kitty, dziś miałam tak zwaną dyskusję z mamą. Wybrałam ten początek, ponieważ moja babcia też miała dyskusję z mamą, ponieważ nie chciała wrócić do milicji. Chciała zostać Amber i iść do szkoły z Milem. Tutaj parę głupstw moich babci. W Amber były magazyny żywności i ubrań, które nie
niemieckie wojsko bardzo szybko musiało opuścić Andę. Pewnego dnia Hilde miała pomysł, powiedziała to mojej prababci, więc one wzięły wózek i poszły do magazynu. Ponieważ na schodach był tłok i długa kolejka do piwnicy, gdzie było jedzenie, zastanowiły się i chciały przejść przez okno. Hilda, która była pierwsza, skoczyła komuś na plecy i ten ktoś zaczął krzyczeć. Moja prababcia już nie wie, czy coś wzięli z tego magazynu, ale wie, że to było bardzo niebezpieczne. Innego dnia w maju, gdy było ciepło, moja prababcia i Hilde ukradli dwa płaszcze ubrali na sobie i czapki. Czapki dali do wozu. Do wózka. Na dworcu w Ambergu stały amerykańskie czołgi. Prababcia i Hilde się przestraszyły, ale potem pomyślały, że nikt nie jest w czołgach. Aż rozległ się śmiech czarnoskórego żołnierza. I znów się przestraszyły, ponieważ nigdy nie widzieli wcześniej czarnoskórego ludzia, człowieka. Na szczęście Hilde i prababcia zostały przepuszczone. Prababcia chciała z czapek, która ukradła, zrobić skarpetki. To jest Asinia, która z kamizelki robi sweter. Bo w wojnie ubrania były bardzo ważne i nie było i brakowało. Asinia spotkała swojego tatę znowu w stoczku, a moja prababcia zobaczyła swojego dziadka, który został w minibusie, stał tak przy płocie i zapytał, co to za ładna dziewczynka. Nie poznał ją, ponieważ już tak urosła. Asiunia nie mogła zamieszkać w domu, ponieważ był zepsuty. Zniszczony. A moja prababcia nie mogła zamieszkać tam, ponieważ był zajęty i zamieszkała w domu ona. Moja prababcia wspominała. Moja prababcia wspominała, że teraz też jest dużo uchodźców. Tutaj jest zdjęcie z gazety, na którym ludzie próbują uciekać? Na przepełnionych starych łodziach. Znalazłem zdjęcie, które mi przypomina Płocko z opowieści mojej prababci, bo tak myślę sobie, że ludzie chcieli wejść do pociągu. Koniec. Jeśli ktoś ma jeszcze pytania, albo chciałby zobaczyć jakieś plansze, no to może. I tutaj jest jeszcze książka. Tam, gdzie spali w szkole i ten dom został zepsuty. Kto był w tym domu jeszcze raz? Babcia i dziecko. A, i zostali mordowani. Tak, zginęli. Jeszcze jedno pytanie. Nazywała się Asiunia tak całym imieniem, czy jak? Nie, to było zdrobnienie do Anny Papuzińskiej. To jest opowieść do Anny Papuzińskiej.
Kuzińskiej. Ona to napisała, ale to jest to przeżyła też. Która plansza jest twoją ulubioną planszą? Z której jesteś tak naprawdę zadowolona? Aha, to ja w takim razie proszę was. Aha, przepraszam. I tam. Mi się te plansze też bardzo podobają. To ten pomysł, że się tak otwiera i zamyka. Ja też chciałam powiedzieć jeszcze do tych ilustracji, że są te ilustracje chyba z książki takie wycięte, jeszcze domalowane trochę. No tutaj tak. No właśnie. I tak fajnie zrobione też tym otwieraniem.